Witam, jestem Jacob Sixnik, a oto czwarty odcinek Władcy Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Straszny odcinek, mroczny odcinek. I zapraszam do oglądania. Ło, już jest noc. Cały w czerni. Nie, pan Barnis wyjechał. Dziś rano. To już ani moja, ani wasza sprawa. Dokąd poszedł Barnis? To żadna tajemnica. Przeniósł się do Bakelburga albo w jakieś inne miejsce gdzieś daleko. Czy to jest daleko? Tak, stąd to szmat drogi wschodnim traktem. Ja nigdy nie byłem tak daleko. W Baglandzie mieszkają sami dziwacy. Można przysłać wiadomość. Nie, nie mogę przekazać żadnej wiadomości. Dobrej nocy. Jezu. On nas wszystkich zabije. Dobry wieczór, panie Gamgi. Dobry wieczór, Frodo. Jakiś dziwny jeździec o ciebie pytał. Nie mam ochoty na znajomość z nim. Ja też. Dreszcz mnie przeszedł, jak usłyszałem jego głuchy głos. Gdzie sam? Czekał na ciebie. Ale ten nicpoń Pipin Tuk przyszedł po niego. Mówił, że spotkacie się koło farmy Magota. Mówili coś o skrócie. Co oni planują? Nie powiedzieli, ale Pipin wyglądał na zadowolonego z siebie, a sam był jakiś nieswój. Lepiej, żeby nie wymyślili jakiejś psoty. Cóż, oto klucz do Back End dla noweli. Spotkam się z samym przy farmie Magota. Dobranoc, panie Gamgi. Dobra, wybaczcie, teraz zapiszę, bo to naprawdę nie jest łatwy etap. Trzeba tutaj nieźle uważać. No, ale jak się już to robiło wielokrotnie, to wie się co robić. I on tam stoi, więc muszę go przechytrzyć. Gdyby ta mgła też mu przeszkadzała, to by mu to lepiej poszło. Czy mi lepiej to by poszło? Nie. Odwrócenie uwagi kamieniami chyba jest najbardziej przydatne w tej grze. Uciekam. Szybciej. Jest. Co jest? Wilk, już po mnie! Trzymaj się, Robin! Frodo, uważaj! Tak, trzymaj się, Robin. Oto ja, Frodo z patykiem. A masz, kurde. Aha, gij, śmieciu, gij. Zabiję cię patykiem. A, je, zabiłem go patykiem. Och, Frodo, jestem twoim dłużnikiem. To jasne. Gdybyś się nie zjawił, byłbym nocną przegąską tej bestii. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Nie widzieliśmy tu wilków od 100 lat. Tak słyszałem. To zła wróżba. Co może znaczyć? Że muszę już iść. Co? A tak, Frodo, oczywiście. Ja wracam na patrol. Dobrze, ale przekaż innym szeryfom, żeby uważali na niebezpieczeństwa w Shire. Tak, oczywiście. Ciągle się trzęsę na myśl o tej bestii. Muszę już iść, Robinie. To ty nie miałeś patyka na obronę? Pamiętaj, zawsze noś przy sobie swój patyk. Patyk, patyk, patyk. Patyk, patyk, patyk. Patyk. Dobra. Jedziemy z tym koksem.
Tylko nie to wilk. I drugi wilk. I jeszcze dwa wilki. Jezu, a ja mam tylko patyk. Nie, patykiem nic nie wskurasz. Nie, nie chciałem się skradać. Nie. Będę sralomował. Jak Kubica. Nie. Nie dogonicie mnie. Ha, 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 ha. Jestem sprytniejszy od was, głupie wilki. Jupi, udało się. Jak na razie. O, jest. Nowa pieczarka? Niemożliwe. No way. Jeszcze następna. Jestem królem Następny czarny jeździec. Muszę się ukryć. No to już po mnie. Może uda mi się obronić. Czemu ten czarny jeździec nic nie jeździ? Dawaj, stary. Szybciej. Nie, Jezu, pieczarka. Nie. Jest. Farma ma gota. Udało się. Już prawie. Yeah, udało się. Jestem kozakiem. Jestem hardcorem. Frodo! Jest wreszcie ten stary leniu. Co cię zatrzymało, kuzynie? Zajrzałeś po drodze do gospody pod zielonym smokiem? Mniejsza z tym, ale nie mogę tu zostać. Muszę wyruszyć natychmiast do Ustroni. Do Rivendell chciałeś powiedzieć, a my idziemy z tobą. Myślałeś, że jesteś sprytny, ale cię przechytrzyliśmy. Wiemy wszystko o pierścieniu i władcy ciemności. Dlatego idziemy z tobą, żeby cię chronić. Ale skąd wiecie? Jak można się nie domyślić, kiedy stale mruczysz: ciekawe, czy jeszcze kiedyś ujrzę tę dolinę. Tak naprawdę to możesz podziękować Sackville Bagginsom. Pewnego dnia ćwiczyłem skradanie się za Bilbem, kiedy twój wuj nagle usłyszał wołającego go Lota. Bilbo włożył na palec pierścień i zniknął. Potem mieliśmy już oczy otwarte. Szpiegowaliśmy ciebie i Gandalfa. Ja przez naszego głównego wywiadowcę, dopóki nie został złapany. A Gandalf powiedział, że możesz zabrać tych, którym ufasz. Wygląda na to, że nikomu nie mogę już ufać. Możesz ufać, że my zostaniemy przy tobie na dobre i na złe. Do samego końca. No i że będziemy strzec wszelkich twoich sekretów. Lepiej niż ty ich strzegłeś. Ale nie licz na to, że pozwolimy ci samotnie stawić czoło kłopotom. Choć boimy się okropnie, to albo pójdziemy z tobą, albo podążymy twoim tropem jak wierne psy. Pieski! Nie, samie. Psy! Pieski Magota! Biegną tu! Łapaj, kieł, wilk! Chodźcie, pieski! I stary Magot też, sądząc po głosie. To tyle z kradzieży grzybów przed odejściem. Szybko spadamy, psy! Jezu, spadaj! Samuel, uciekaj! Hej! Coście zajedni i czego tu chcecie? Gadać! Dobry wieczór, panie Magot. Czy to nie pan Peregrin Puk? Całe szczęście, że pana znam. Już miałem poszczuć was pieskami. Przejeżdżał tędy bardzo dziwny gość i zadawał dziwne pytania. Zaraz, a kto tam jest z tobą, Pipinie? Pamiętacie Meriadoka Brandybuka? Pozwolę sobie przedstawić także Samwise'a Gamgee i... Frodo Bagginsa! Miło znowu pana widzieć. Baggins! To naprawdę dziwne. Jak myślicie, o co pytał ten obcy? Przybył na czarnym koniu, w czarnym płaszczu i kapturze i pytał o Bagginsa. O, to na pewno chodziło o innego Bagginsa. Powiedziałem, że wszyscy Bagginsowie żyją w Hobbitonie. On na to, że Baggins wyruszył pieszo na wschód,
i nagle Frodo Baggins zjawia się na mojej farmie. Ten sam Frodo Baggins, muszę dodać, który zaliczał się do najgorszych nicponi w Backlandzie. Teraz zachowuje się o wiele lepiej. Dokąd zmierzacie? Do mojego nowego domu w Ustroni. Widzę, że masz kłopoty, Frodo. Nie powinieneś się przeprowadzać do tych dziwaków z Hobbitonu. Założę się, że obcy przyjechał po to złoto, co je Bilbo przywiózł z obcych stron. No, myślę, że na nas już pora. Nie, on na pewno czeka. Pojedziecie moim wozem, ukryci przed wzrokiem ciekawskich. Dziękujemy panu. Szkoda, że tak się bałem pana psów. Mogłem zyskać dobrego przyjaciela. W samej rzeczy. Pójdziemy już? Przygotuję wóz. Yeah. Wóz Magota wywiózł nas bezpiecznie z jego farmy aż na granicę Backlandu. Ale czarny jeździec wciąż pędził po wschodnim trakcie. Postanowiliśmy skręcić na południe i przeciąć stary las. Merry bywał w starym lesie i znał go trochę. To mroczne, groźne miejsce. Ale nie tak groźne jak czarny jeździec. Jezu. Mówiłem, że będzie strasznie. Hej tam. Merry, Pippin, Sam, gdzie jesteście? Hej, Frodo! Jesteśmy tutaj! I zagubieni, jak się wydaje. Te drzewa chyba same decydują. Nie ruszajcie się, znajdę was. Jakim cudem ja ich tak szybko zgubiłem? Po co w ogóle się ruszają? To bez sensu. Jak ja mam teraz tędy przejść? Dobra, trudno. No tak, tędy już nie pójdę. Jezu! Widzicie to? Ten las wydaje się, że ma swój rozum. No właśnie. Jezu, pająk, fight! Finish him! No finish him! Finish him! Frodo is win! Yeah! Idziemy tam. Jesteśmy tutaj! Dużo mi to pomogło, naprawdę. Będę was szukał jak tych cieci. O, jesteś! Jesteś, pierdolu. Dobra. Pieczarki i pająk. Fight. Finish him. Yeah, finish him. Dobrze, to koniec czwartego odcinka Let's Playa Władcy Pierścieni, Drużyny Pierścienia. Żegnam się z wami i komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.